trzeba sprzątać? Tak, trzeba, codziennie. A dużo jest tych śmieci? Tak, bardzo. Tak, dużo. Dlaczego dzisiaj jesteś? Będziemy sprzątać śmiecie. Na dole w tym założeniu parkowym, wiesz, kto idzie, to wrzuca papierek przez płot do parku, więc trzeba będzie tamtędy pójść. Sprzątamy nasze piękne miasto. Raz na jakiś czas trzeba coś zrobić dla kogoś, czegoś teraz dla miasta. Dlaczego tutaj jestem? Bo lubię czystość i porządek. Nie lubię syfu. Dlaczego tutaj jestem? Dlatego, żeby wokół nas było czysto i pięknie. Dlaczego tutaj jestem? Tak, żeby jak biegamy, to oglądać tylko piękno przyrody, a nie brzydki wizerunek śmieci rzucanych przez drugiego człowieka. Dlaczego tutaj jestem? Bo lubię czystość, porządek i piękno przyrody, tak więc dbajmy o nią i wokół nas, żeby było miło. Najbardziej budujący jest widok młodzieży, ale także fakt, że niektóre rodziny spotkały się tu trzema pokoleniami. Ewentualnie część niech wejdzie do parku. Tam powinno być w miarę czysto, bo to wiadomo, zieleń miejska sprząta, ale wiesz, zawsze może się coś wydarzyć. Co w tym momencie trafiło na ten stół? Poziomki. Poziomki to piękne roślinki, które uczestnicy naszej dzisiejszej akcji sprzątania świata dostaną od pana prezydenta na pamiątkę. Patrzę na to, co tu się dzieje, to nie tych poziomek wystarczy. Jeszcze mamy w samochodzie parę palet. Widzę, że dobrze panu idzie taka logistyka wśród 300 osób. Ma pan doświadczenie. To może 300 nas tu nie ma, no ale jest nas na pewno kilkadziesiąt. Cieszy to bardzo. Jest doświadczenie oczywiście w zarządzaniu zasobem ludzkim, dlatego bardzo dobrze się w tym czuję i myślę, że zaraz wyruszymy zbierać te nieszczęsne śmieci, które się tu, któż wie skąd pojawiają. Sporo osób zainteresowanych, to i spory obszar do obejścia. Tak, dzięki temu, że przyszło bardzo dużo osób, poszerzamy obszar sprzątania i już myślimy, które kolejne miejsca, żeby się też rozdzielić, żeby większy obszar objąć, żeby nasze miasto było czyste. Czyli tak, mniej więcej od Żurawi do Zamkowej, do Małpiego Gaju, tak? No i jeszcze kawałek Łomaska i koło mostu i aż myślę, że pod Wodkan, pod Narutowicza. Zobaczymy, co się uda. Krótko dwa słowa ogromnej wdzięczności za to, że tylu was się tutaj zgromadziło. A to nie wszyscy z nas, bo jeszcze w dwóch punktach, co wiemy, chociażby z informacji w mediach społecznościowych, mieszkańcy Białej Podlaskiej się gromadzą, żebyśmy wspólnie zadbali o nasze piękne miasto. Troszeczkę odzew chyba zaskoczył organizatorów, choć mówię to z przymrużeniem oka. Już od ponad tygodnia za pośrednictwem mediów społecznościowych konsultowały się z nami, zgłaszały bardzo różne grupy mieszkańców. Podkreśliłem to przed chwilą, że są szkoły, są zakłady pracy, także pracownicy Urzędu Miasta i Miejskich Spółek, bardzo im za to dziękuję. Są całe rodziny, ja też jestem z rodzicami i moi rodzice ze swoimi dziećmi i wnukami. Mamy piękną pogodę, jest fantastyczna atmosfera. To przecież nie pierwsza nasza taka inicjatywa. Rozpoczęliśmy 2 lata temu. W tym czasie do dziś takie podobne akcje organizowały bardzo różne grupy mieszkańców. Bardzo fajnym nawykiem jest, i często o tym słychać, że rodziny, które idą na spacer czy na wycieczkę rowerową, zabierają ze sobą worek, który potem napełniwszy śmieciami ląduje tam, gdzie powinien, czyli w koszach, i trafia do zakładu zagospodarowania odpadów, żeby poddać te śmieci recyklingowi. Chcemy mieć i piękną, i czystą, zdrową, ekologiczną Białą Podlaską. Tak dynamicznie ekipy przechodzą, że idę w zasadzie po wyczyszczonym. Musimy pamiętać o jednym. Kiedyś nasze dzieci, a na pewno nasze wnuki, będą rozliczały nas z tego, jaki świat im zostawiliśmy.